wędkował i zamienił sobie miejsce tam. Barbarzyńskie zachowanie wędkarza na Rybaczówce w Strzelcach Opolskich. W czasie łowienia ryb strzelił on kamieniem z procy w głowę młodego łabędzia. Uderzenie było tak silne, że mężczyzna uszkodził ptakowi rdzeń kręgowy. Zwierzę padło po kilku minutach męczarni. Krzysztof Orłowski, sekretarz Strzeleckiego Koła Związku Wędkarskiego, mówi, że całe lokalne środowisko jest wstrząśnięte i oburzone tym, co się stało. To jest typowe barbarzyństwo. Wędkarze byli oburzeni, nakrzyczeli na niego, ale już i przedtem mu zwracali uwagę, żeby nie strzelał z procy do łabędzia. Mężczyzna użył do zabicia ptaka procy wędkarskiej. Jest ona wykorzystywana zazwyczaj do wyrzucania zanęty do wody. W tym przypadku wędkarz używał kukurydzy, która jest jednym z przysmaków łabędzi. Jak tłumaczył, młode ptaki wyjadały mu zanętę, dlatego postanowił zabić jednego. Strzeleccy wędkarze powiadomili o zdarzeniu policję. Uważają, że mężczyzna powinien dostać dożywotni zakaz wędkowania. Bez względu na to, co zadecyduje sąd, grozi mu w naszych szeregach nawet wykluczenie dożywotnie. Łabędź niemy, którego zabił mężczyzna, objęty jest w Polsce ochroną gatunkową. Za krzywdzenie tych zwierząt grozi kara nawet do 3 lat więzienia.